Cześć, tu Michał. Nasz kamper Salon Grilli przyjechał na kemping w miejscowości Liptowski Mikulas i dzisiaj zrobimy potężną kanapkę z kurczakiem, a wykonamy ją w naszym grillu marki Napoleon. Do zobaczenia. Witam Was po krótkiej przerwie. W pierwszej kolejności przejdziemy do naszego grilla. My grillujemy na grillu turystycznym marki Napoleon. Jest on dwupalnikowy, więc mamy możliwość grillowania pośredniego, czyli odpalamy z jednej strony palnik, a w drugiej kładziemy nasze jedzenie i nie działamy bezpośrednio ogniem na to nasze potrawy. Dzięki temu ono nam się tak szybko nie spali i będzie powolutku dochodzić do zadanej temperatury. Grill jest składany, jest możliwość złożenia go do bardzo kompaktowych wielkości, dzięki czemu zmieści nam się w samochodzie i możemy łatwo z nim podróżować. To teraz wezmę i zamienię jeden ruszt na naszą płytę. To teraz odpalamy nasz grill przy otwartej pokrywie i czekamy, aż się rozgrzeje. A teraz przechodzimy do naszego przepisu. Mamy tutaj 0,5 kg udek z kurczaka, które kupiliśmy na Węgrzech. Tak samo tutaj lokalne warzywa, papryka, ogórek, pomidor. No i taka duża, potężna bułka, która starczy dla mnie i dla mojej żony. Dodajemy oliwę. Dajemy przyprawy na nasze mięso. Tutaj mamy małego łobuza, który nam podjada. Takie życie na kempingu. Tutaj panowie koszą trawę. Ludzie przechodzą, machają. Za chwilę będziemy mieli kanapkę bez ogórków, bo Amelka wszystko zje. Byłoby też dużo lepsze, jakbyśmy to odstawili do lodówki na jeden dzień, żeby ta przyprawa fajnie przeszła przez mięso. No ale no niestety, musimy dzisiaj coś zjeść, dlatego robimy to od razu. Mięso już mamy przyprawione, wrzucamy je na grilla. Dajemy oliwę na planszę. Już pod planszą wyłączyłem palnik, żeby nam się to wszystko od razu nie spaliło, żeby nie była zbyt wysoka temperatura. Akcja ratunkowa udana. Nasz kurczak już jest zgrillowany. To teraz przechodzimy do kanapki. Jak macie wczorajsze bułki, możecie je też fajnie podpiec na grillu, wtedy będą fajne i chrupiące. Nakładamy mięso. Ajajaj.
pomidor. Ogórek. Zostawi mi trochę ogórku. Papryka. Sól. Pieprz. Na górną bułkę dajemy majonez. Jeszcze zapomniałem ser dodać, to damy na górę. Ale zdecydowanie lepiej dać bezpośrednio na mięso, żeby się troszeczkę rozpuściło. I zamykamy. To teraz kroimy. To teraz nadszedł ten moment, co Michał lubi najbardziej. Próbowanie. Oj. Pychota. Jeżeli podobał Wam się nasz filmik, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!